No i siema, siema wszystkim. W końcu mi się udało naprawić mój komputer. Witaj, i zacząłem słyszeć głosy w końcu. Już nie jestem głuchy. Witaj, youtuberze. Witam, witam. Kontynuujesz ja teraz, serię. Tak, kontynuuję, bo ja teraz będę gadał sam do siebie, bo okay, taki jest content. Ale Damianie, pytanie do ciebie. Kontynuujesz serię z Pixelmonów? Tak, cały czas. My mamy i serwer, i z Pixelmonów, raz w tygodniu, regularnie odcinek, a dobrze, może będzie więcej. Okej, okay, tu stąd nie idzie, i stąd idziemy, bo tu może jeszcze wyjść nam coś. I zamknijcie drzwi za sobą. No, zamknijcie. Tak, żeby nie wiedział. Bo mrugacz ma przez chwilę cooldowny i nie może wyjść ze swojej celi. O, tu widzimy kolegę z klasy D. Czy może coś nam zostawił? Nie sądzę. Tam pobiegł. Czy może tu coś jest? Nie. Mrugacz, czy mi się wydawało? Nie wiadomo. Czy tu może coś zostało? Właśnie tak. Ja mam jedną kartę. O, dobra. Jaką? Mają jakieś karty. Dobrze, bo wszystko mi normalnie pokradli. Jakie mam jak psychopata gadać? Ale powiem z czystym sercem, staram się to poprawić, staram się Damian rozmawiać, nie ma nic tam. Grając bez cepeki. No dobrze, ja tak se sprawdzę. O, a mamy zieloną? Nie, jeszcze trzeba. Nie, jak macie zieloną kartę, nie, to możemy lepiej uciec. Znaczy, ale lepiej chyba wziąć, nie, to chodźmy lepiej do tego. A tu była zbrojownia, jak coś tak? Tak, dobra, warto zapamiętać, że przy gejcie. A dobra, w tą stronę. Tak, w każdym razie, staram się mówić do siebie, przynajmniej nie, że nie, cały nie czas, tu, ale częściej, jak gramy we cepeki. A to okay, naprawdę dobra, nie jest takie łatwe, bo ta gra jest przerażająca. A? O czym ty gadasz? Ja zawsze mówię do siebie. Ale ja muszę mówić do siebie i jeszcze trzymać guzik. To jest dopiero wiecie. No. Czekajcie! O, no i naprawdę pięknie. Mnie zamknęliście. Jesteś przewidywalny, Damian. Czemu jestem przewidywalny? Bo zamknąłeś drzwi przy 914. A, no zamknąłem. Bo ja się go boję, okej? Okay? Nie, bo my tam po prostu byliśmy bardzo, bardzo blisko początku. I była duża szansa, no, że on jeszcze nie miał otwartego wejścia. I mówię, kurde, jak on nam wyskoczy zaraz, to będzie miał prosty ślad dla nas. Ile mamy kart? Ja wiedziałem, że Damian na to pak. Ile mamy kart teraz? 4 czy 3? A to jest ważne, że ile mamy kart? Mamy ile mamy? Tak, Zuza jest na tym. Okay. Zuza na 106. A co to jest 106? Dziadek? Tak. O, czyli Zuza gra babcią. Nie fajnie. Nie fajnie. A on gości nie odzywać. A! A! Chciałem zrobić żart, Zuza. Ja nie wiem, o co chodziło. W sumie zapomniałem, że Zuza to macie. Dzięki, tam, dzięki. Halo, daj. Halo. Dzięki. O, ja tak sobie wezmę w sumie. Dobra, idziemy stąd. Macie już? To idziemy. Mamy już? Any SCP here? Chodźcie w tą... gdzieś tutaj była zbrojownia jeszcze. Tam. Tu. W tą jest exit, ale gdzieś jeszcze zbrojownia. A dobra, przechodzimy. Coś mi się tu nie podoba. Coś się tu otworzyło. Dobra, bardzo mi się nie podoba, słyszałem tam tu pytanie. Coś tu ewidentnie jest, a winda. Dobra, I teraz pytanie. Być cicho, czy być dobrym nagrywającym i coś gadać? Dobra, będę coś gadał. Może się uda. I to takie coś, co tam było. I co bardzo nie chcę tego spotkać. To było... Ale piękna trasa, dobra, uciekamy. Może to takie coś straszne, co tam było. I ja bardzo nie chcę tego spotkać. To jest mała szansa, że zostało tam na dole, bo jak zamykałem śluzę, to widziałem uciekających przyjaciół. Okej, okay, co my tu mamy? Nagły zanik funkcji życiowych, czyli to jest bardzo duża szansa na to, że to jest doktorek, doktor Plagi. Wolny SCP-ek, ale dość silny, zwłaszcza jak teraz zyska sobie 5 czy 6 minionów, chciałem powiedzieć, bo on działa w bardzo prosty sposób, czyli tak naprawdę zabija jednym kliknięciem, a po tym jak zabije, może se podnieść takiego typa i wskrzesić go jako swojego zombiaka. I teraz się zaczyna Leosiowy problem. Bo ci, którzy są na live'ach, to wiedzą, a ci, którzy nie są, to nie wiedzą, że ja się przerażająco boję zombie. To jest naprawdę rzecz, która po prostu sprawia, że ja jak je widzę, to czasami podnoszę ręce z klawiatury, nie?
I jak tu uciekać przed czymś takim, a co dopiero do tego strzelać? Plus jest taki, że one są stosunkowo wolne. Są stosunkowo wolne, więc ja mam spore szanse, żeby powiedzmy gdzieś tam, jeżeli będę miał amunicję, biegać sobie do nich strzelać. Co nie zmienia faktu, że jak będę sam na 5 zombie, to będę miał gorzej niż przegwizdane, ale achievement get, mam szybką ucieczkę w kurczę niecałe 6 minut, także powiedzmy, że wow i brawa dla mnie. I wrócimy jako chaos i spróbujemy troszkę poobuzować. Mamy kartę, więc od razu odpalę atomówkę, tak żeby w razie czego na przyszłość, o proszę, pobawimy się, odpalimy atomóweczkę. I lecimy pod gate'a. A poszczelać sobie. Lecimy poszczelać. Wezwiemy windę. A nie, winda jest na górze. No to sobie fajnie czy nie fajnie mówiąc, zaczekamy tutaj na kolegów. Okej. Okay. Czyli coś mi to wyłączyło. Pojedziemy na dół. Zobaczymy, co tam będzie. Teraz przestanę gadać już na mikrofonie, bo po pierwsze to troszkę niewygodne, a po drugie troszkę niebezpieczne, że wszyscy mnie słyszą. Dalej nie wiem, jaki jest escepek. Jak zacznie na mnie biec horda zombiaków, to mogę zamilknąć i wybaczcie mi, ale to naprawdę traumatyczne jest dla mnie po prostu. Okej. Nie podoba mi się to, że to jest otwarte. Bardzo mi się nie podoba, że tu się takie rzeczy dzieją. Mamy SCPK kole. Są tu. Siema, siema, też jestem chaosem. Witam. Co tam u was? Wiecie, w sumie mogę powtórzyć. Wiecie, co najbardziej lubię w chaosie? To, że wchodzimy z przytupem. Słuchajcie, a wiadomo jaki jest scepek? To plaga. Doktor. Doktor plaga, czyli dobrze zgadłem. Jak rozumiem, udało wam się uciec, czy się zrespiliście? Szymon, nie. Szymon mnie zabił, jak byłem zombiakiem. W sensie, przepraszam, że to powiem, ale głupi ma zawsze szczęście. Chłop dosłownie przeżył, a ja zginąłem. O. Jak byłem zombiakiem. Ale ręcz, a dosłownie ręcz uratował. Bo był przed tą windą, byliśmy w windzie, tylko on zdążył się tepnąć, a ja nie. A no tak, no bo... Ja siedziałem w windzie i czekałem i wcisnął się. O, walcie w niego, walcie w niego, walcie w niego. Otwieram, otwieram, chodźcie, chodźcie, otworzyłem. Dobra. I walimy w nich, ale... panowie. Spokojnie, proszę zacząć amunicję. Tak, zabijmy tak. Pierw tego jednego. Pierw jednego. Dawaj, dawaj. Ja tu będę pilnował przejścia. Otwórz. Ja pilnuję przejścia, jak zobaczę tu dużego, co wam powiem. Nie żyje, dobrze. To co, wchodzimy dalej na czyszczenie? Ta. To dawajcie, na deratyzację. Deratyzację, dobrze mówię? Ciężkie tak. Słowo. No ale dobrze, jeden zombiak mniej, to... Idziemy sprawdzić siłę. Tak, bo... Chodź, nie wchodzisz z nami? Chyba nie. Dobra, jedziemy dalej. Ja odpaliłem w ogóle Newka na początku, wcześniej. My z Szymonem go włączyliśmy tutaj. A, takie buty. Więc dlatego go mogłeś odpalić dalej. No proszę. Nie, chyba nie. A zobacz w sumie, bo... moje ciało przepiękne, a Szymon gdzieś polez. O, ale granata to sobie wezmę, amunicję. A czekaj, granaty weź. Tak, granata sobie wziąłem. Ohoho. Jak mogliście zostawić mnie przed windą? Jak tak w ogóle można? Nie. Dobra, Mati sobie poradzi. Gorzej, że ja sobie nie poradzę, jak wyskoczy na mnie doktor Plaga. Ale powiedzmy, że... O, halo, to ja. On jest po drugiej stronie, on wchodzi drugim enteren zonem. O, dobra, jesteś? Damianem. On wchodzi drugim enteren zonem. Pojedziemy tam? No raczej. Dobra, ja biorę leki, bo generalnie wypiłem kolę, jestem uzależniony, nie? Chodź. On tu gdzieś powinien być. Poszedł pewnie do tego. Poszedł do interkomu pewnie. Zapewne tak, też bym tam poszedł na jego miejscu.
i lecimy do interkomu, spróbujemy zabić zombiaczka. Co prawda powinniśmy pomóc naszym, ale naszych już chyba zbytnio nie ma. Jest tu. Jest tu, zamknął sobie drzwi. Mam, czekaj, odejdź od drzwi. Ja mam dla niego przesyłkę. Kabum. To jest Kuba, także dobry plagus. O, tu jest chyba za rogiem. Wchodzę. Nie ma. To dalej jest. Bo to jest, wiesz, Kuba, on czai się, żeby cię kliknąć. Odjechał windą? No nieźle. No widocznie. Dobra, to go zwołuję tu. Na otwartej przestrzeni jest git, bo łatwo go zrobić. No właśnie, tylko nie możemy tu pojechać, bo... Nie możemy jechać. On stoi przed windą i wtedy dosłownie klika w ciebie, nie? Także... No dobra. To jest A. O, jeden z naszych. Chyba Dominik. Chodź. Chyba Mati. Siema, Mati. Tam. SCP-ek jest na górze. Aha. Czekaj, to chyba tu. Chyba tu. Damian, jesteś bardzo pieszy. Oj, tam zostawiłem cię samego. Wiedziałem, że sobie poradzisz, po prostu wierzyłem w ciebie. Dziękuję. Po prostu wierzyłem w ciebie i tyle. Nie, tutaj jest gate. A no my szukamy gate'a właśnie. Ale to był nie gate, tylko exit. A chyba Dominik znalazł. Chyba znalazł. Halo, Dominik. Oj, to niedobrze. Dobra, chodź. Ale będzie chaos. Musimy się tu nastawić. Chodź, nie. Przygotujmy się na nich. Oni wjadą. Tak? Ale to tam estepek jest, oni wpadną na estepeka, to o. Patrz, oni już jadą. Widzisz? Dobra, przygotuj się na strzelanie. Strzelamy. Jak ktokolwiek tu jest, nieważne czy nasi, strzelamy tutaj. Jasne. Full luta, rozumiecie to? Full luta. Nie pytają ich o imię walczące z tym cieniem mgły. Właśnie o tym mówiłem. Kto brawo. Żyje dalej, czy...? Żyje, ale sporo dostał. Który strollował oślepiającym? Kto, Damian, kto rzucił oślepiającego? No możliwe, że to byłem ja. Ale chciałem dobrze. Brawo. Myślałem, że nie ucieknie do windy wtedy. Naprawdę chciałem dobrze. Masz szczęście, że nie poszedł nas gonić, bo wtedy to by było... On mógł nas zabić. Ten oślepiający mógł nas zabić. Uważaj na rogi. Chodźcie na drugi gate'a. Tak. Go drugi. A tu zamknąłem, żeby nie wyszedł. Nie będzie się bawił. Zjechało coś. Podać to. No chodź. On mógł se zjechać, ale on nie zdąży tu przebiec, bo on jest za wolny. No tak. A wiecie, no... Właśnie... A też tak myślałem, że on tam będzie przy drugim gate'cie. Dlatego nie chciałem jechać od razu. Górą, żeby go widzieć. Tam jest MTF 1, uwaga. Na dole MTF. Jest MTF, tam normalnie. Odpaliłem sobie atomóweczkę dla chaosu. Zjem apteczkę. Jest? Są tam? Odsuń się, Damian. O, walą we mnie normalnie, granatami. O nie, obróć się. Przegwizdane. Jest tam. Ach, załatwili mnie. Pięknie, zobaczmy. Tu są MTF-y. No i tak. Tu mamy zioma, który się leczy. Tu jest Dominik z apteczką. To jest chyba Banos jako gościu w placówce. I Kuba SCP-ek. A gdzie jest Kuba SCP-ek? Kuba SCP-ek jedzie na górę. Okej. Witam cię, Mati. O, witaj. Na razie sobie chłopaków wyciszam was. Chcę zobaczyć, co Kuba zrobi, bo nie wie, że zaraz... Nie, no wyszedł z windy, czyli nie wybuchnie. Oj, ma kolegę. Kuba się troszeczkę wydał. No i zobaczymy, co zrobi Kuba. Placówka zaraz mu wybuchnie.
i zostanie sam na górze na 5 osób. Więc ma generalnie przegwizdane. Odnawia się tarczę. Dobra, szybko! Czemu Kuba jej nie zabił? Hejo! Jeszcze jej nie zabił atakiem, ale... W co ty grasz, Kuba? W co ty se tu, Kuba, pogrywasz? Kuba zabija i powinien być wtedy niby... Nie wiem, co on robi. Teraz odnawia se tarczę. A raczej czeka, aż będzie mógł sobie odnowić tarczę. Okej, no to chyba chaos wygrał. Nie, sytuacja patowa. No dobra, w każdym razie... Członek. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja się tylko grzecznie z wami pożegnam. Miło było, mam nadzieję, że się uśmialiście tak samo jak ja. I do następnego odcinka. Pa, pa!